Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością oddajemy dzisiaj do użytku kolejną inwestycję w infrastrukturę sportową. Znajdujemy się na boisku piłkarskim przy klubie sportowym Stal w Mniszku, gdzie zakończyła się właśnie inwestycja pod nazwą modernizacja boiska piłkarskiego z automatycznym systemem podlewania tego boiska. Jest to zadanie, które jest sfinansowane z budżetu miasta oraz dofinansowane z kujawsko-pomorskiej małej infrastruktury sportowej. Ogólna wartość tego projektu to 100 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie wyniosło 40 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że to boisko dzisiaj możemy otworzyć, ponieważ prezydentowi, jak i radnym miasta Grudziądza zależy na tym, aby infrastruktura sportowa w Grudziądzu wyglądała jak najlepiej. Dbamy o to, aby w każdej części miasta takie boiska różnego rodzaju miały miejsce. To służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Wiemy, że po pandemii był okres trudny dla naszych uczniów, dla w ogóle mieszkańców. Zmagają się z właśnie skutkami pandemii. Dlatego takie otwarcie jak dzisiaj boiska jest dla nas bardzo ważne i cieszy fakt, że w tej części Grudziądza, czyli na osiedlu Mniszek, takie boisko dzisiaj jest otwarte. Wygląda świetnie. Myślę, że będzie wyglądało, dbane będzie o to boisko będzie przez cały czas pielęgnowane i służyło nie tylko sportowcom, ale również dzieciom i młodzieży z tego rejonu, a przede wszystkim zawodnikom z klubu. Bardzo dziękuję. To tym elementem, dlatego że wcześniej utrzymanie w należytym stanie płyty było trudne po prostu. My mieliśmy system ręczny, że tak powiem, rozstawiane zraszacze. Wiadomo, że nigdy nie zrobi się tego tak dokładnie jak automatyczny system o odpowiedniej porze, bo podlewanie też ma swoje wymogi czasowe. To nie może być w ciągu dnia, tylko gdzieś tam w takich porach albo późno nocnych, albo wczesno porannych. Równomierność podlewania. No dzisiaj już widzimy, że ta trawa wygląda inaczej niż jeszcze miesiąc temu, gdzie były właśnie żółte place. Teraz jest równomiernie zielono, równo przystrzyc i będzie ok. Oczywiście jeszcze liczymy na wsparcie tutaj Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, bo wiadomo, że płyta boiska będzie wymagała też systematycznych zabiegów, więc i piaskowanie, i areacja, ale to już tu wspólnie z Moriwem, który zarządza obiektem, myślę, że będziemy jako klub też wspierać i realizować. Nie, system został wybudowany na Marce Hunter. Są to najwyższej klasy w tej chwili zraszacze, które pracują na zasięgu około 26 metrów. Mamy bardzo dużą ilość wody ze studni, która jest podawana pompą też państwa produkcji grudziąckiej poprzez falownik. Falownik dostosowuje ilość wody, która ma być podana na zraszacz. No i cóż, system objęty jest dosyć sporą gwarancją. To są zraszacze, które pracują na światowej klasy boiskach w całym świecie, także tu oszczędności żadnych nie mamy, macie Państwo naprawdę wysokiej klasy system. System będzie oparty na podlewaniu czasowym, który będzie w przyszłości wspomagany przez plan pogodowy, który będzie pobierany z internetu i będzie korygowany też przez użytkowników, jeśli będą jakieś możliwości takie, że trzeba będzie system wydłużyć, skrócić, tu możliwości jest bardzo dużo. Także i będzie sterowane to zdalnie poprzez aplikację w każdym miejscu w świecie. Pan prezes będzie mógł tym zarządzać, będąc nawet na urlopie. Czy ono obejmuje tylko to główne boisko, że na przykład ten teren z tyłu, ja wiem, że też się treningi odbywają i też tam jest... System w tej chwili składa się z 14 zraszaczy. 5 zraszaczy jest na każdej linii autowej. Pośrodku biegną 4 pełnoobrotowe. System jest tak przygotowany, że w przyszłości można oczywiście ten system rozbudować o teren treningowy z jednej, z drugiej strony bramki. No jest do modernizacji, jeśli chodzi o rozbudowę, także na pewno spełnia wymogi na przyszłość też. Więc jako administrator tego obiektu mogę stwierdzić jedno. Przez dotychczasowy okres dwa boiska, które mieliśmy, mam tu na myśli boisko treningowe Olimpii przy ulicy Słowackiego i płyta główna na stadionie centralnym, znacznie wyprzedzały to boisko. To boisko też musi mieć jakiś standard. Chcieliśmy, żeby to wszystko wyrównać. Udało nam się, zrobiliśmy pierwszy krok, taki milowy krok, ale tak jak tu zostało powiedziane i moi przedmówcy zauważyli, że podlewanie to nie wszystko. Trzeba jeszcze po prostu szeregu zabiegów i mam nadzieję, że nam się to uda. Następnym etapem będzie reaktywacja tych obecnych trybun, ponieważ wiadomo, że same widowiska sportowe gromadzą kibiców, żeby mieli jakieś takie realne miejsca, wygodne miejsca, żeby obserwować to, co się dzieje na boisku, którym właśnie widzimy. Nie? I jaka jest perspektywa modernizacji tych trybun? Powiem szczerze, w chwili obecnej czekamy na drzewo. Mamy już skoordynowaną grupę ludzi, która się tym zajmie.
się wydaje, że w przeciągu tygodnia takie trybuny już powinny być tutaj. A jeżeli chodzi o to boisko tutaj, to poza podlewaniem, co i to, nie wiem, jakiś by trzeba plan cały stworzyć, system, tak, taki, kalendarz, coś dotychczasowa, takiego? Dotychczasowa praca na boiskach polega na wypracowaniu kalendarza, nad systematycznym badaniu gleby. Przed sezonem i po sezonie dobiera się nawozy, dobiera się odpowiednią ilość zabiegów. Od tego są już wyspecjalizowane firmy, z którymi współpracujemy. Przyjdzie tu chętniej trenować, jak zobaczy, że tu jest faktycznie konkretna trawa, a nie na przykład jakieś tam klepisko, czy to nie będzie raczej miało znaczenia, bo jak ktoś chce grać, to i tego nie trenował. Znaczy na pewno ma wpływ. Ja pamiętam, 2 lata temu rozmawialiśmy na temat jakby ściągnięcia tutaj grudziąckich zawodników, którzy grają w okolicznych klubach i gdzieś tam no bardzo mocno zwracali uwagę na to, że to boisko no było twarde, było gdzieś tam niebezpieczne miejscami. W związku z tym dzisiaj przy systemie podlewania, przy tych zabiegach, które jesteśmy w stanie tutaj wykonać, ta murawa no będzie dużo bardziej przyjemniejsza do trenowania, do grania. I to też jest duża zachęta dla zawodników. Widzą, że coś się dzieje, że klub się rozwija. Tutaj dzięki wsparciu Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, te warunki są coraz lepsze tak naprawdę i za to też dziękujemy. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli mała infrastruktura sportowa, dotyczy projektów o wartości do 100-150 tysięcy złotych. I takie projekty realizujemy co roku z taką obowiązkową przerwą co 3 lata. Z tych środków zmodernizowaliśmy już gruntownie siedzibę kolarzy grudziąckich LKS Stal. W zeszłym roku oddaliśmy słupki startowe na basenie pływackim na osiedlu Lotnisko dla klubu UKS Ruch. Natomiast w tym roku właśnie to boisko korzystamy z tych środków zawsze, kiedy tylko możemy. No dlatego, że nawet takie niewielkie środki jak 140 tysięcy złotych jak w przypadku tego projektu no znacząco poprawiają warunki treningowe zawodników w grudziąckich klubach. Stąd właśnie korzystanie z tego projektu.